Uuu, żurawie. Całe mnóstwo żurawi. Praca w re. Pozmieniało się od mojej ostatniej wizyty. Nowe drogi, trasy tramwajowe, ścieżki rowerowe. No, no, to miasto ciągle się rozwija. Prawdziwa europejska stolica. Skąd mieli na to wszystko środki? Co za pytanie, z funduszy unijnych. Z jakich funduszy? Zaraz panu wszystko pokażę i opowiem. Zapraszam. Sam pan widzi, jak to miasto się rozwija i jedna linia metra nie wystarczy. Nie wystarczy? Zdecydowanie nie. Słyszał pan o programie Infrastruktura i Środowisko? Coś... kiedyś... Oj, chyba niewiele. Zapraszam. Program Infrastruktura i Środowisko to jeden z największych programów unijnych realizowanych w Polsce. Wspiera 5 ważnych sektorów gospodarki, w tym transport publiczny. To dzięki dofinansowaniu unijnemu dokończono budowę pierwszej linii metra i budowana jest linia druga. Docelowo będzie miała 23 km długości, a koszt jej rozbudowy to 7 miliardów złotych. Chwila. Słyszy to pani? To TBM drąży. Nie, to coś innego. Szlifierka. Nie szlifierka, ten dźwięk jest taki inny, taki... Słoń leśny? Słoń leśny? W metrze? Dokładnie, zaraz panu pokażę. To, co pan słyszy, to odgłos historii. Kula armatnia z XVIII wieku, granat z powstania listopadowego, Warszawa była świadkiem wielu działań wojennych. W trakcie rozbudowy drugiej linii metra archeolodzy dokonali wielu zdumiewających odkryć, poszerzających znacznie wiedzę o naszym mieście. Ale co z tym słoniem leśnym? Tym tutaj? To tylko jeden z niewielu okazów w naszym pleistoceńskim zoo. To mówi pan, że macie tego więcej? Tak. Zaraz pan zobaczy. Rzeczywiście. Całe zoo. Tak, tutaj mamy słonia leśnego, znalezionego na stacji Płocka, który został znaleziony w warstwie torfu powstałej w zbiorniku wodnym. Datowane jest to na około 120 tysięcy lat temu. 120 tysięcy lat temu to była chyba epoka lodowcowa. To w jaki sposób ten słoń przeżył w tych lodach? Tak, ale to nie znaczy, że przez cały czas na tym terenie był lodowiec. Były też okresy cieplejsze i właśnie w jednym z nich ten słoń leśny żył. Było wtedy o 2 stopnie cieplej niż dzisiaj. Tutaj mamy fragment poroża jeleniowatego. A te największe czaszki? A te czaszki są to czaszki prażubrów. A proszę mi powiedzieć, o ile taki prażubr jest starszy od naszego rodzimego żubra? Te akurat czaszki, ich było kilkanaście znalezionych na stacji na Brudnie, zostały znalezione w warstwach piasków naniesionych przez Prawisłę. I te piaski mówią nam, że te znaleziska mają około 30 tysięcy lat. A to skrzydło na przykład, to co to jest? To są fragmenty pieca kaflowego z XIX wieku. Natomiast tutaj mamy fragmenty ceramiki znalezionej na stacji Trocka. Tam kiedyś była wieś, Targówek. To jak dzielnica Warszawy. Dokładnie tak. Wiele z zewnętrznych dzielnic Warszawy kiedyś była wsiami. Chyba można powiedzieć, że dzięki rozbudowie drugiej linii metra udało wam się lepiej poznać historię Warszawy. I to z czasów, kiedy na jej terenie występowały słonie leśne. Dokładnie tak. Kształtując przyszłość, przeszłość może znaleźć swoje ujście. Ujście? Ujście? Muszę lecieć. Gdzie? Do Świnoujścia. Dziękuję bardzo za wszystko. To naprawdę był niesamowity dzień. Szerokiej drogi. Gdyby nie tak wielkie inwestycje finansowane z funduszy europejskich, to kto wie? Może wiele z tajemnic naszej historii nadal pozostałoby nieodkrytych. Patrząc na te inwestycje, w samej Warszawie możemy spodziewać się wielu ciekawych odkryć, które ukryte są pod naszymi nogami. W końcu każdego dnia, chodząc po mieście, stąpamy po przeszłości, która tylko czeka, żeby ją odkryć. Program Infrastruktura i Środowisko to nie tylko projekty transportowe. Z jego środków finansowane są również działania na rzecz sektorów energetyki, środowiska, zdrowia i kultury. Poszczegóły na temat projektów i obszarów wsparcia programu zapraszamy na POIS.pl.
gov.pl.